kopercie. Ktoś na pewno już na myśli tę odpowiedź ma. No właśnie, tylko teraz trzeba szybko podjąć decyzję, żeby trafić do studia i zawalczyć o te 200 zł. Na pewno warto, jeżeli nie śpisz o tej porze, nie masz nic lepszego do roboty, śmiało. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Możesz się dobrze pobawić, a przy okazji wygrać pieniądze. Nie wychodząc nawet z domu. No, myślę, że to ciekawa oferta, tylko pytanie, kto z niej skorzysta, bo póki co nie słyszę telefonu. Czyżby wszyscy poszli spać, czy może się zastanawiamy? Albo mamy skojarzenie i jeszcze nie zdecydowaliśmy się na wybranie numeru telefonu. No, może być też ta opcja. Wiem, że czasem tak to jest, że o, ja mam pomysł, ale co będę dzwonił? Może to nie to, a jeśli to? No właśnie. Warto spróbować swój pomysł podać. Jeżeli nie spróbujesz, na pewno się nie dowiesz, czy ta odpowiedź jest odpowiedzią z koperty. No dobrze, przekonajmy się w takim razie. Kto tam ma jakiś pomysł? Komu udało się skojarzyć coś w kuchni na literę K? Wiemy już, że nic ze sprzętów. Pojawiła się propozycja kocioł. No dobrze, co w takim razie z tych produktów spożywczych przyszło nam do głowy? Każdy z Was miał na myśli pewnie jakiś sprzęt. Nie. A może jednak ktoś z Was pomyślał o czymś innym? No to śmiało, czekam. No ale szybciutko, tu nie ma nas co czekać. Słuchajcie, 200 zł do zabrania, więc jeżeli macie jakieś pomysły, wybieramy od razu numer telefonu i trafiamy do studia. Jeszcze raz przypominam, z komórek gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704. I halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę odpowiedź. Kiełbasa. Kiełbasa. Dobry pomysł, ale nie. Co jeszcze w takim razie przyszło nam do głowy? Śmiało. Śmiało, słuchajcie, naprawdę nie ma na co czekać. Liczę na szybkie tempo, bo kiedy będziemy tutaj szybko te odpowiedzi podawać, to szybciej wpadniemy na rozwiązanie. To co? Kojarzycie? Czy zastanawiacie się? Czy już ktoś wie? Śmiało. To nie chodzi o to, żeby odczekać jakiś moment po tym, jak usłyszę tutaj odpowiedź. Wiesz teraz? Teraz wybieraj numer. No właśnie. Halo, dobry wieczór. No i zostało nam 120 sekund do rozwiązania tej zagadki. Taka zagadka dla mnie od reżysera. No dobrze, słuchajcie. 2 minuty. Żarty żartami, ale ja już bym chciała usłyszeć rozwiązanie. Dlatego gotowi? Czas? Start. Minuta z sekundami na podanie tego słowa, więc no, na zastanawianie się w tym momencie raczej może być za późno, no bo nie wiem, czy zdążysz w tak krótkim czasie, skoro czekam tutaj na odpowiedź dość długo. Chyba, że byłeś w trakcie poszukiwania tych kolejnych literek i akurat w tym momencie się udało. No to śmiało, masz szansę jeszcze wygrać 600 zł, jeżeli teraz trafisz błyskawicznie do studia. Jeszcze raz przypominam, gwiazdka 7301 z telefonów komórkowych, a ze stacjonarnych 704-304-301. To są te dwie drogi do studia. I pojawił się napis koniec programu. No dobrze, za chwilę po moim programie zapraszam w imieniu Eli Seleny na program Tajemnice Losu. Wiem, że Ela Selena jest już gotowa, żeby się z Państwem przywitać. No, a nam została minuta z niewielkim hakiem. To co? Kto ma pomysł na to słowo? Zapraszam serdecznie tutaj do studia. Niecała minuta. No właśnie, tak to jest z tym czasem, że ucieka najszybciej wtedy, kiedy chcielibyśmy go na chwilę zwolnić albo zatrzymać. No ale jeżeli masz to słowo, to nie ma tutaj co zwalniać. Zapraszam, gwiazdka 7301 albo 704-304-301. No, żarty się skończyły, no bo tak, mogliśmy tutaj jeszcze poczekać chwilę w sytuacji, gdybyśmy nie musieli kończyć tego programu. No a niestety, koniec programu tuż. No mówiłam, że dzisiejszy program jest krótszy niż zwykle. No i niestety, część z Was teraz myśli sobie, ojej, rzeczywiście, koniec programu to jest ostatnia szansa na pieniądze. To może ja się teraz skupię i pomyślę, jakie to słowo. A może być za późno, może być za późno. Uprzedzałam, no dobrze, kto pamiętał o tym, kto słuchał tego, co mówię, mam nadzieję, że ma przygotowaną odpowiedź. Ale sekundy, uwaga, 5, 4, 3, 2, 1 i...
jestem. Jeszcze tu jestem. No, to co? Uda się? Jedno słowo, ale jakie? No właśnie, jak ono brzmi? Kto mi je tutaj zdąży wypowiedzieć? Bo teraz w zasadzie już nie walczymy z zagadką, ale z czasem. No to jak? Czy zakończę program gratulując wygranej komuś, czy no właśnie, nie chciałabym tej drugiej opcji brać pod uwagę. Kto zdąży? No. Może ty. Jakie to słowo? Umawialiśmy się, że w ciągu 2 minut usłyszę rozwiązanie. Ten czas minął. Ja troszeczkę się obawiam, co tutaj za chwilę może wymyślić reżyser, chociaż w zasadzie teraz no, nic wymyślić nie może. Po prostu zakończymy program bez zwycięzcy, a tego byśmy naprawdę nie chcieli. To co? Jedno konkretne słowo, 10-literowe słowo. Mam nadzieję, że masz to słowo przygotowane, że sprawdziłeś, czy na pewno jest 10 tych literek, bo tak jak wspomniałam wcześniej, mogło nam się tam coś przemieszać, skręciliśmy inaczej, powtórzyliśmy literę. No właśnie. Sprawdź, przelicz, a jeżeli jesteś pewien, to zapraszam cię już teraz do studia, bo to jest naprawdę ostatnia szansa dzisiaj na wygranie jakichkolwiek pieniędzy tutaj w programie, a na pewno największych do tej pory. To co? 500 plus 100 gratis. Jakie to słowo? To słowo to przecież, no dobrze, ja już wiem, nie będę udawała, już wiem, za długo ta zagadka trwa. No ale jeszcze macie szansę ją zakończyć. No, jeśli jutro nam będzie tak powoli szło, to nie będę zadowolona. Mam nadzieję, że jutro tempem nadrobimy. Co wy na to? No dobrze. To słowo to? No, jedna osoba, która wie. Jeżeli nie śpisz, nie usnąłeś do tej pory i masz gotową odpowiedź, to śmiało. Może tylko ty pozostałeś przed telewizorem. No. Ja bym się wcale nie zdziwiła. Pora mało przyzwoita, ale szansa na wygraną jeszcze jest. No jeszcze właśnie, to jest takie dosyć krótkie jeszcze, bo w zasadzie już powinniśmy kończyć. To co? Jedno szybkie słowo. Trafiasz do studia, wybierasz numer, uwaga, gwiazdka 7301 albo 704-304-301. 3, 2. I uwaga, ostatnie moje słowo. 1. Teraz. No, to kto?
ktoś, jedna osoba. $600. Mogło być więcej. Rozdalibyśmy więcej na pewno, gdyby ta zagadka została szybciej rozwiązana. No ale to nic, 600 złotych. W zasadzie 500 i 100 gratis. Czy te pieniądze znajdą swojego nowego właściciela? Czy nie? Jakie to słowo? Kto wie, jakie to słowo? Kto poskładał te literki po tych liniach pomocniczych? No uwaga, ostatnia próba i gwiazdka. 7301 i halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę o słowo. Jaszczurka. To jest bardzo dobra odpowiedź. Oczywiście, że jaszczurka. Tak się rozwiązuje ta zagadka. Oczywiście 600 zł wędruje w Pani ręce. Ja się z Państwem żegnam i życzę kolorowych snów. Do zobaczenia jutro. Dobranoc.